No i podobnie, dzień dobry. Rozpoczynamy kolejną lekcję, ostatnią lekcję w dziale termodynamika. Po tym dziale podsumowanie i przechodzimy do kolejnego działu, ale o tym niebawem. Zanim temat lekcji konkretny, najpierw powtórzenie. Wszystko, co mieliśmy do powiedzenia, jeśli chodzi o proces topnienia i krzepnięcia. Zapamiętać macie następującą rzecz. Dla ciał o budowie krystalicznej, temperatura topnienia, jak i krzepnięcia zachodzi w stałej, określonej temperaturze. Ta temperatura jest taka sama dla jednego procesu, jak i drugiego. Natomiast dla ciała o budowie bezpostaciowej proces topnienia i krzepnięcia nie zachodzi w stałej temperaturze. Ta temperatura podczas całego procesu podgrzewania w przypadku procesu topnienia wzrasta, w przypadku procesu krzepnięcia temperatura cały czas maleje. Nie zatrzymuje się temperatura ani na moment. Tematem dzisiejszej lekcji jest parowanie i skraplanie. Dowiesz się, co to jest parowanie, od czego zależy, jego szybkość, a także czym wrzenie różni się od parowania i kiedy zachodzi. Powiemy sobie, od czego zależy proces parowania, powiemy sobie o procesie parowania oraz skraplania, ale zanim z mojej strony, to najpierw materiał filmowy, który wiele spraw rozjaśni. Zapraszam. Czy wiesz może, w jakiej temperaturze paruje woda? Okazuje się, że tak podstawowej rzeczy nie wie około 80% ludzi. A czy ty wiesz? Przekonaj się! No dobra, to przeanalizujemy najczęstsze odpowiedzi. Na początek 100 stopni Celsjusza. Wiele osób uważa, że woda paruje właśnie w tej temperaturze. Nie jest to jednak temperatura parowania, a wrzenia wody. W temperaturze tej woda oczywiście paruje, tak? Bo nad wodą unosi się para. Jednak to parowanie w sensie potocznym. Widzimy parę, mówimy, coś paruje. No bo czym tak naprawdę różni się parowanie od wrzenia? Wrzenie to takie lepsze parowanie, bo całą objętością. Zwykłe parowanie zaś zachodzi z reguły tylko na powierzchni cieczy. I wiemy raczej wszyscy, że temperatura wrzenia wody w warunkach normalnych wynosi 100 stopni Celsjusza. No ale ile wynosi ta temperatura, w której woda zaczyna parować, co? Aha, i podam jeszcze taką ciekawą informację, bo bardzo dużo osób uważa, że to jest para wodna. To nieprawda. Para wodna jest niewidoczna. Nie możemy jej zobaczyć. To jest już skroplona para wodna, czyli woda, a ściślej mówiąc takie unoszące się drobinki skroplonej wody. Ale para wodna to nie jest. No oczywiście potocznie każdy nazywa to parą, no ja też, no bo nie będę się wyróżniał od innych. Okej, czyli szukamy dalej temperatury, w której zaczyna parować woda. Sporo osób mówi, że takie 70, 80, no czasem nawet 90 stopni, bo wtedy nad gotowaną wodą pojawia się para. Szczerze współczuję takim ludziom, bo co oni robią, jak umyją podłogę i chcą, żeby wyschła? Podgrzewają ją do 70 stopni? Really? No nie, zostawiają i podłoga sama schnie, czyli paruje. Nie widać skroplonej pary, a ona paruje. Już wyjaśniam całe zjawisko. Wszystkie cząsteczki posiadają bardzo ciekawą właściwość. Ich średnia energia kinetyczna jest ściśle związana z temperaturą ciała. Im ciało cieplejsze, tym jego cząsteczki szybciej się poruszają, tak? Jak jest zimno, to wolno, a jak jest gorąco, to szybko. Parowanie wody polega na tym, że cząsteczka posiada tak dużą energię, że może pokonać siły przyciągania między cząsteczkami. Teraz ta cząsteczka uzyskała tak ogromną prędkość, że udało jej się uciec przed innymi cząsteczkami wody. Po pewnym czasie wszystkie cząsteczki wyparują. I tak jak powiedziałem wcześniej, im wyższa temperatura, tym ta średnia energia kinetyczna, a więc i szybkość cząsteczek jest większa. Szybciej parują ciecze gorące, a wolniej chłodne. Wszystkie ciecze parują jednak w całym zakresie temperatur. Dlatego kałuże wystawione na działanie promieni słonecznych wysychają szybciej niż te ukryte w cieniu. Dlatego także pranie wystawiamy na słońce albo kładziemy na grzejnik, aby szybciej wyschło. Im wyższa temperatura, tym woda szybciej paruje. No i jeszcze jedno. Aby cząsteczki wody mogły uzyskać energię potrzebną do ucieczki przed innymi cząsteczkami, energię tę musi skądś pobrać. Dlatego, gdy jesteśmy mokrzy, jest nam zimno. Cząsteczki wody po prostu kradną naszą energię wewnętrzną
aby same mogły zwiększyć energię kinetyczną i po prostu wyparować. Czyli no jeszcze raz, bo to sedno tego odcinka. Ciecze parują w każdej temperaturze. Im ta temperatura jest wyższa, tym ciecz szybciej wyparuje. Ale paruje w całym zakresie temperatur. Proszę zapamiętać. No dobra, cieszę się, że temat Cię zaciekawił, ale to jeszcze nie koniec. No bo co, skoro woda paruje w każdej temperaturze, to ta najniższa możliwa to 0 stopni Celsjusza, tak? No nie. Można pójść jeszcze dalej. Temperatura krzepnięcia, czyli zamarzania wody, zależy od naprawdę wielu czynników. Pod wpływem ciśnienia normalnego, czyli takiego otaczającego nas na co dzień, temperatura ta wynosi około 0 stopni Celsjusza. Wystarczy jednak tylko ciśnienie to zwiększyć, aby temperatura zamarzania wody spadła. I tym sposobem woda w temperaturze, no powiedzmy, minus 2 stopni Celsjusza jeszcze nie zamarznie, więc będzie parować. Proste. Powiem jako taki naukowy smaczek, że naukowcom z Uniwersytetu Utah udało się uzyskać wodę o temperaturze minus 48 stopni Celsjusza. Oczywiście, aby uzyskać wodę o tak niskiej temperaturze, musi zostać spełnione wiele warunków, jak odpowiednie ciśnienie, temperatura otoczenia oraz odpowiedni skład wody. Teraz powiemy sobie o 5 czynnikach, które mają wpływ na szybkość parowania. Po pierwsze, szybkość parowania, czyli proces parowania, zależy od ruchu powietrza. Im większy ruch powietrza, tym szybkość parowania jest intensywniejsza. Czyli jeżeli wywieszacie pranie na zewnątrz, żeby wyschło, to lepiej, żeby to był dzień wietrzny niż bezwietrzny. Po drugie, zależy szybkość parowania również od temperatury, czyli im wyższa temperatura na zewnątrz bądź w pomieszczeniu, tym szybkość parowania zachodzi intensywniej. Po trzecie, szybkość parowania zależy również od rodzaju substancji. Na przykład alkohole szybciej parują niż czysta woda. Po czwarte, szybkość parowania zależy również od wilgotności powietrza. Im mniejsza wilgotność, tym proces parowania jest intensywniejszy. I uwaga, niezwykle ważny, 5 czynnik, szybkość parowania zależy od rozmiaru powierzchni swobodnej. Czyli jeżeli mamy ciuch, sweter do wyschnięcia, chcemy go wywieźć na lince na dworze bądź w pralni, czyli najlepiej, żebyśmy go rozciągnęli na całej szerokości, ponieważ wtedy proces parowania będzie najintensywniejszy. Drugim przykładem jest litrowa butelka z wodą oraz wiadro, w którym również znajduje się litr wody. Z tego względu, że powierzchnia parowania we wiadrze jest znacznie większa niż w butelce, więc we wiadrze ta woda wyparuje szybciej. To było 5 czynników, które wpływają na szybkość parowania substancji. Bardzo ważnym wnioskiem i punktem jest to, że proces parowania zachodzi zawsze na powierzchni swobodnej substancji. Nie odbywa się w całej objętości, tylko i wyłącznie na powierzchni, dlatego ta powierzchnia ma duży wpływ na szybkość parowania. Kolejnym bardzo ważnym wniosek jest to, że proces parowania zachodzi w każdej temperaturze, w której znajduje się ciecz. Tylko że im wyższa temperatura, tym, tak jak powiedzieliśmy, ta intensywność parowania będzie większa. Teraz odpowiemy sobie na pytanie, co to takiego jest wrzenie i na czym polega. Wiemy doskonale, że woda wrze w temperaturze 100 stopni Celsjusza przy oczywiście odpowiednim ciśnieniu. Wiemy również, że wrzenie to jest, uwaga, proces parowania. Jaki proces? Intensywny proces, ponieważ proces wrzenia odbywa się całą objętością cieczy. Nie tylko na powierzchni swobodnej, ale całą objętością. Proces wrzenia również zachodzi w stałej temperaturze, nazywanej temperaturą wrzenia. I takie temperatury wrzenia określone są w tablicach fizycznych, ponieważ każda substancja, każdy rodzaj substancji ma określoną swoją temperaturę wrzenia. Popatrzcie, tak wygląda właśnie taka przykładowa tabela z temperaturami wrzenia substancji. To, że temperatura wrzenia dla danej substancji jest stała, oznacza, że podczas całego procesu wrzenia ta temperatura utrzymuje się na jednakowym poziomie, nazywanym temperaturą wrzenia. Teraz powiemy sobie, co to takiego jest skraplanie. Jak wiemy, skraplanie jest to proces odwrotny do procesu parowania. Proces skraplania zachodzi wtedy, gdy gaz ulega znacznemu oziębieniu. I pamiętajcie jeszcze, że ilość ciepła, która jest oddawana podczas procesu skraplania, jest taką samą ilością ciepła, która jest
pobierana w trakcie parowania. I ostatnią ważną informacją, którą mam Wam do przekazania, jest to, że uwaga, pary gazu nie widzimy, jest niewidoczny. Jeżeli znacie taką sytuację z życia codziennego, gdzie w czajniku gotuje się woda, to co widzicie u góry, to jest mgła, to już są kropelki wody, które unoszą się w powietrzu. Natomiast para znajduje się zaraz nad wylotem z czajnika i tej pary nie widzimy. Ta mgła to nie jest gaz, to nie jest para, to już jest stan ciekły, czyli unoszące się kropelki wody. I to wszystko, co zrobiliśmy dzisiaj. Powiedzieliśmy sobie o parowaniu, skraplaniu. Omówiliśmy sobie, od czego zależy szybkość procesu parowania. Powiedzieliśmy sobie również, na czym polega proces wrzenia i czym różni się od procesu parowania. Powiedzieliśmy sobie, na czym polega proces skraplania, kiedy następuje. No i powiedzieliśmy sobie, że uwaga, pary nie widzimy, czyli gazu nie widzimy. To, co jest widoczne podczas gotującej się wody, to już jest stan ciekły, czyli tak zwana mgła. Dziękuję bardzo za uwagę. To tyle, jeśli chodzi o dzisiejszą lekcję. Pamiętajcie, dbajcie o siebie, dbajcie o swoich bliskich. Przeanalizujcie całą lekcję, zróbcie sobie notatkę. Jeżeli są pytania, zapraszam do mnie. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia niebawem. Do widzenia.